Cześć, Siemaneczku, tutaj Bartosz, Always Polish Fighters, a moim gościem jest nadal mistrz KSW w kategorii średniej, Paweł Plastinio Pawlak. Cześć, Siemaneczko. Siemaneczko, witam wszystkich i pozdrawiam. Przede wszystkim, Paweł, no, gratuluję Ci no, mega zajebistej walki i powiedz mi, czy Damian czymkolwiek Cię zaskoczył, bo ja i nie tylko, ja mam takie wrażenie, że całkowicie go rozpracowałeś od pierwszej do ostatniej rundy, no to był Twój koncert, Twoja gra. No dokładnie, no tak naprawdę dominacja była w tej walce, bardzo czułem dobrze Damiana, każdy jego ruch, widziałem każdy cios praktycznie, więc no nie zaskoczył mnie niczym i no nie da się ukryć, że to był mój dzień, a nie zapowiadało się, że to będzie mój dzień, bo miałem parę problemów chyba takich gastrycznych, że to tak to nazwę, i cały tydzień miałem bardzo duże problemy właśnie z żołądkiem, w ogóle ze zrobieniem, może nie ze zrobieniem wagi, ale z jedzeniem i piciem i później nawet po ważeniu, no to tak samo nie mogłem jeść praktycznie, tylko nawadniałem się i tylko 4 kilo na przykład wróciłem z wagą i z piątku na sobotę prawie w ogóle nie spałem, bo no wiesz, no byłem strasznie jakby zdołowany i ta pewność siebie mi trochę spadła, ale no wiecie, nakręciłem się na walkę i wyszedłem na śmierć albo życie i no i było bardzo dobrze, tak. Bo ty tam na którychś vlogach czy wywiadzie wspominałeś, że tam chyba nawet zemdlałeś czy coś takiego, jeśli dobrze pamiętam, prawda? No wtorek był bardzo ciężki taki dla mnie, bo w poniedziałek już, bo my poniedziałki, wtorki zawsze robimy jeszcze takie luźne treningi bardzo, nie? Takie rozruchowe powiedzmy. No i poniedziałek też się taki kiepski czułem właśnie, taki jakby na chorobę. No i we wtorek zrobiłem też trening, bo no nie umiałem tego odpuścić i tak jak jechałem na trening, to już się słabo czułem. Ale zrobiłem ten trening i z godziny na godzinę coraz słabiej czułem i miałem bardzo ciężkie zawroty głowy i taki byłem w ogóle, że jakby nieświadomo otumaniony taki. No i co, wieczorem poszedłem coś zrobić takiego specjalisty, no i niestety, kurde, tam działaliśmy i niestety tam u niego no tak omdlałem generalnie i później leżałem jak takie trochę warzywo, kurde, na kanapie, ale no wiecie, to był taki moment, że tak naprawdę nawet trener, bo był też trener ze mną, myślał o odwołaniu walki, nie, no bo wyglądałem strasznie, nie, ale ja jestem taki, że się nie poddaję nigdy i walczę do końca i wierzyłem w to po prostu, że naładuję się po walce i będzie wszystko w porządku, tak, ale no niestety te problemy nie minęły, nawet teraz mam te problemy jeszcze i ciągle mam takie zawroty głowy i te bóle takie nawet większe już tego żołądka, nie, więc teraz dopiero dzisiaj dostałem na to leki jakieś i mam nadzieję, że to jest to i mi to po prostu przejdzie i będzie okej. Okay. A jak nie, no to będę musiał wtedy chyba na piątek albo sobotę będę musiał wtedy antybiotyk wziąć po prostu i antybiotykiem się leczyć, bo jak to nie przejdzie, bo to jest takie męczące, bo nie masz po prostu apetytu, tak? Masz taki wstręt do jedzenia i taki sam wstręt miałem w tamtym tygodniu. Ale tak jak powiedziałem, udało Ci się wygrać w świetnym stylu, ale bo to też był w sumie klucz, jeśli chodzi o typowania też ekspertów, fanów. Co Damian Janikowski może poprawić względem pierwszej walki? Teraz powiedz mi, czy Twoim zdaniem on się zmienił jakkolwiek? No bo na pewno, tak wydaje mi się z mojej takiej obserwacji, na pewno był troszeczkę mniej agresywny niż w tych w ogóle poprzednich walkach, przez co wiadomo, on sam to mówi, przez co właśnie też się przełożyło to na kondycję, ale czy Ty czułeś jakąś zmianę w nim? Znaczy wiecie, no czułem zmianę, no nie czułem za bardzo, bo ta walka była dla mnie łatwiejsza niż ostatnia po pierwsze, tak, no wiecie, ja przez te 3 lata bardzo mocno zapitalałem, no bardzo dużo obozów zrobiłem, wiecie, a to w Polsce, a to za granicę wyjeżdżałem tak samo i czy do tej Tajlandii, no to ja bardzo mocno tą stójkę poprawiłem i nawet było widać, że ten mój styl jest coraz lepszy. I wiadomo, do tej walki też, no bardzo mocny kamp miałem i ogólnie zdrowy kamp. Choć wiadomo, no tam musiałem zrobić blokadę barków lewego i prawego, bo mi strasznie rozwalały się barki, ale ja takie zapalenie kaletek łapę tylko, więc to nie jest jeszcze nic takiego strasznego. Także no tylko te barki miałem takie jakby, że mi się rozwalały, a tak to byłem zdrowy. No i wiecie, no my z Dawidem Pepłowskim i tutaj z chłopakami, no bardzo mocno byliśmy nastawieni na jego zapasy i robiliśmy bardzo dużo. Bardzo dużo mnie dojeżdżali w tematyce właśnie obron zapaśniczych i ciężkich sytuacji, na przykład, że już Damian trzyma za plecami i wiesz, że mnie obala i z takiej pozycji ucieczki, nie? Więc trochę byłem zaskoczony tym, że Damian mało tak próbował obalać, ale też ja te obalenia generalnie w pierwszej fazie już jakby zakańczałem, tak? No bo wysuwałem bardzo mocno tyłek i też na tym bardzo mocno pracowaliśmy
w tych przygotowaniach i było po prostu widać, że bardzo dobrze odrobiłem lekcję, bo nie pozwalałem Damianowi na to, żeby mnie przyciskał do klatki, tylko od razu uciekałem, nie? Więc to był bardzo ważny czynnik w tej walce, no a w stójce byłem bardzo, bardzo dobrą czutkę miałem. Naprawdę bardzo się dobrze czułem, choć było to bardzo dziwne, ponieważ miałem cały czas zawroty głowy przez te chyba problemy właśnie z tym brzuchem i gastryczne takie. I ogólnie myślałem, że będzie ciężko, ale ten trailer z Kubusiem na koniec, jak już wychodziłem, to mnie tak naładował i taką złapałem pewność siebie i taką jakby psychikę, że albo tu zginę, albo wygram, że masakra, nie? To było coś pięknego, taki jeden z piękniejszych momentów chyba w KSW, jak dla mnie, nie? Że naprawdę zrobiło to wielką robotę. To też właśnie powiedział twój trener w wywiadzie u Huberta Siłowieckiego tam dla MMA Bądź na Bieżąco, że jakby, że ty po tym trailerze, jak zobaczyłeś właśnie swojego syna na tym telebimie, to jakby wszedł inny Paweł Pawlak do walki. Tak, naprawdę zmotywowało mi to strasznie, choć nigdy na czegoś takiego nie przeżyłem, bo zacząłem się patrzeć na ten trailer, jak ruszył. Tam już jak mojego syna pokazali, no to najpierw wiadomo, miałem taki odruch, że mi łzy leci, że wiesz, no prawie bym się popłakał. Później miałem ciarki na całym ciele praktycznie i nagle mi się wszystkie mięśnie tak napięły i taki się gorący strasznie zrobiłem, że naprawdę aż tak mi trochę tchu zabrakło, nie? I to chyba taka adrenalina była po prostu, nie? I taki złapałem bodziec, polałem się wodą i podobno jak chłopaki mówią, to mi się tak twarz zmieniła, że jak zobaczyli moją twarz takiego zabójcy nagle, to mówili, że dobra, że jest to zwycięstwo, tak? No bo wcześniej miałem nastawienie trochę takie słabsze przez to, co się działo przez ten tydzień cały. Ale jak zobaczyli to, to byli, wiedzieli po prostu, że wygram tą walkę. No i wiadomo, od pierwszej rundy był pełen ogień i z rundy na rundy było coraz mocniej, nie? Nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle oglądać tą walkę i tą swoją jakby przemowę twojego trenera przed piątą rundą. On ci tam mówi, że ty już nic kurwa nie musisz robić, że ty musisz być skoncentrowany, robisz swoje show, ty tam dodajesz, że robisz to dla swojego synka. To powiem ci, że to zrobiło mega, nie wiem, wyświetlenia, wszystkim się mega, mega spodobało. Powiedz mi, czy to przemowa tak do ciebie dotarła tak mocno, że było widać, że w piątej rundzie podkręciłeś tak tempo, jakby to była pierwsza, druga runda, moim zdaniem. No, nie, no, naprawdę, tak, oglądałem walkę już chyba 20 razy. Bo ja to lubię oglądać walki, ja lubię analizować walki, wszystko, tak, więc ja nawet już Kuberskiego sobie oglądałem, więc ja jestem fanatykiem ogólnie MMA i bardzo lubię to, co robię i lubię być w tym świecie, więc ja bardzo dużo oglądam rzeczy, no i nie, no, Dawid Pepowski zrobił taką robotę, że masakra, to jest naprawdę mega psychologii i naprawdę był bardzo dumny z tej walki, no i ze mnie i po prostu zaufał mi, że mam robić co chcę i jak widzicie, no też mnie bardzo zmotywował, chciałem po prostu, no chciałem znokautować Damiana, no naprawdę szacun wielki dla Damiana, że nie padł, bo naprawdę tam weszło tyle ciosów ciężkich, że masakra, nawet widać po tym, jak wstawiałem statystyki, że ile ciosów ja zadałem, tak, no ja byłem jak piórkowy generalnie, taka częstotliwość to była ciosów, więc naprawdę szacun dla Damiana, że to wytrwał i no i życzę mu zdrowia, żeby po prostu zdrowy był i mógł dalej walczyć sobie jak najszybciej. Czy ty czujesz, że był to twój najlepszy występ w karierze? Bo ja to też połączę z takim pytaniem, bo ja miałem wrażenie, że po ostatniej walce z Michałem, no fani troszeczkę narzekali, wiesz, na twój styl, na występ, ale mam wrażenie, że po tym występie z Damianem nikt już nie śmie narzekać na to, że Paweł Pawlak walczy nudno, bo to była no, jedna z ciekawszych walk tego wieczoru na pewno. Tak, no uważam, że to był mój bardzo dobry występ, perfekcyjny, że tak powiem, a było bardzo dużo problemów zdrowotnych. Ja w ogóle na tej walce ważyłem 88 kilo. 4 kilo tylko przytyłem, więc wiecie, no to jak na taką tendencję, wiecie, tutaj w kategorii średniej, no to ja zazwyczaj ważę około 91-92 kilo na walce, nie? Więc wiecie, no ważyłem 4 kilo mniej, a jeszcze chłopaki z średniej to ważą nawet po 95 kilo na walce, więc to była bardzo duża różnica wagi. A zobaczcie, że to nie miało większej znaczenia tak naprawdę, bo byłem mega szybki, skoncentrowany. A co do Michała Materli, no to wiecie, no też tam po pierwsze w tygodniu walki ja miałem rozwalone plecy strasznie, że ja byłem strasznie spięty i obawiałem się tej walki, tak? No oczywiście to była z mojej winy, to wiecie, te problemy z plecami, bo w tygodniu walki odwaliłem.
i biorę za to odpowiedzialność. To nie jest nikogo wina, ale też dlatego ten występ był taki bardzo statyczny. A jak jestem w formie, teraz byłem w bardzo dobrej formie, tlen miałem bardzo mocny, też byłem szybki, no to ja jestem mocnym zawodnikiem wtedy. Tak wiadomo, że też te problemy gastryczne mnie trochę dojechały psychicznie i zdrowotnie, ale i tak uważam, że to był bardzo dobry występ i myślę, że jedna z najlepszych moich walk. Też w tym wywiadzie, co wspomniałem u Huberta Siewujewskiego, twój trener też powiedział coś takiego: ja chcę zobaczyć Pawła w UFC. My już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, ale tak czy teraz, wiadomo, to był twój jeden z najlepszych występów w karierze. Teraz jesteśmy moim zdaniem w piku swojej formy. Jakby nagle, że wiadomo, nagle to się nie stanie, ale jakby się skończył kontakt z KSW, to gdzieś miałbyś myśl, żeby twój menadżer skontaktował się z UFC? No, jeszcze raz, jeszcze raz spróbować, już teraz będąc w piku formy, bo pamiętajmy o tym, że wtedy ty, jak wtedy wchodziłeś, no to byłeś młodym chłopakiem jeszcze, nie? Wiecie, byłem młodym chłopakiem, który nie mógł się skupić na MMA przede wszystkim. Ja bardzo dużo pracowałem, żeby po prostu zarobić na życie i nie poświęciłem się temu, że tak powiem, tak? To był jakby duży błąd. A poza tym to nie był mój bodziec wtedy, bo ja nie chciałem być w UFC wtedy, tak? No, ja nie oglądałem UFC, bardziej interesowałem się KSW. Na tamten moment wolałem być w KSW, jak mam być szczery, nie? To bardziej były aspiracje mojego trenera tamtego i... I choć wiadomo, no też byłem chyba trzecim Polakiem albo czwartym, tak, więc wiecie, no to też było wielkie wyróżnienie, ale to ja nie byłem taki pewny siebie, żeby pójść do UFC na tamten moment. No w tym momencie myślę, że to byłoby zdecydowanie inaczej. Mam też, wiecie, no mam też większe fundusze, mam też sponsorów, wtedy tego w ogóle nie było, więc byłoby ciężko, było ciężko, no teraz by na pewno to inaczej poszło, no i mam jeszcze tam dwie walki chyba na kontrakcie. No i tak z Dawidem trochę gadamy o tym właśnie, ale wiecie, no ja mam 35, w następnym roku 36 lat, więc nawet jakbym poszedł do tego UFC, no to ile bym walk zrobił ze 3? 5 może max i to jest koniec, tak? Ale no szczerze mówiąc, ambicjonalnie trochę tak o tym myślę ostatnio, coraz bardziej nawet i chciałbym generalnie tak zakończyć swoją karierę, to byłoby coś generalnie pięknego, może nawet wiecie, nie dojść do, nie wiem, pasa, bo to raczej nie jest możliwe. Od Dirklus z KSW jakoś pokazał, że można. Ale wiecie, no nawet do top 15 dojść i coś tam powalczyć, to też byłoby takie, wiesz, coś pięknego, nie, w karierze. Ale no, na razie jestem zawodnikiem KSW, jest mi tutaj bardzo dobrze i nie wychodzę tak daleko w przyszłość. Na razie muszę zrobić dwie walki, a poza tym zaraz mam ciężką walkę z Piotrkiem Kuberskim, muszę się na niego przygotować i na razie tak naprawdę o tym myślę, a nie co to będzie, nie wiem, za dwie walki, tak? Ale powiedz mi, czy już pojawił się gdzieś tam wstępny termin tej twojej walki z Piotrkiem i czy jeszcze ty masz jeszcze nadzieję na to, czy może Mamedowi się odwiedzi, jednak zachce mu się zawalczyć o twój pas? No wiecie, jak taka walka, to jedynie na KSW 100 musi być, tak? No bo wiecie, no to jest jednak walka, no jak moim zdaniem to jest jedna z najlepszych walk sportowych na razie w Polsce, tak? Nie ma lepszej walki sportowej dwóch zawodników. Jeden zawodnik, ja 10 wygranych z rzędu. Piotr Kuberski chyba ma 11 albo 12 z rzędu. Każdy chce tą walkę zobaczyć, tak? No to dla mnie no to musi być na wielkiej gali. No i oczywiście jak najwyżej w jakimś main evencie albo koniec evencie, tak? No bo nie ukrywajmy, że to nie jest żaden rewanż, a nisko nowa walka, którą każdy się jara, tak? Każdy jest bardzo ciekawy tym, nie? Więc myślę, że raczej na KSW 100, na pewno wcześniej nie, no bo wiecie, ja jestem po walce teraz, mam porozbijane nogi, na szczęście nie mam łękotki pękniętej, bo były takie trochę podejrzenia tego, ale jest bardzo dobrze, noga się goi, także ja podejrzewam, że za 2-3 tygodnie no wracam na trening i ja szykuję się do KSW, powiedzmy tak, no najbardziej optymalne to byłoby KSW właśnie 100 dla mnie, tak, no bo wcześniej na pewno nie dam rady, nie? Ale no myślę, że to powinni zrobić na KSW 100, tak? I wierzę, że będę tam wysoko, no bo zasłużyłem na to, tak? Swoimi walkami. Czy wiecie, nawet zobaczcie, jak Łódź wiwatowała generalnie, cała hala krzyczała, dopingowała mi, więc jednak ludzie lubią mnie oglądać, nie? Ale powiedz mi, będziesz jeszcze napierał, jak było tą walkę z Mamedem, no bo ty w wielu wywiadach mówisz, że ty tej walki chcesz. Ostatnio u Artura Mazura Wojek powiedział, no, że może do tej walki nie dojść, ale to też wszystko zależy od Mameda Khalidowa. Wiecie, no też nie ma co kurde gadać ciągle, no bo już z 2-3 razy o tym mówiłem, więc też nie będę się prosił, bo jestem mistrzem, tak, więc mogę powiedzieć swoje życzenia na ten temat i
i powiedziałem. Uważam, że jeśli Mamed jest pierwszy w rankingu, no to jeśli ktoś jest w rankingu, no to powinien walczyć, tak? No w takim razie jak Mamed ma się nie bić, no to nie powinien być w rankingu moim zdaniem, tylko dostawać jakieś super fajty, tak? Więc to było, jest trochę tak przez to niesprawiedliwe dla innych, że tak powiem, pretendentów, że muszą być pod nim, a on nie bije się, tak? Więc to jest trochę takie dziwne. Ale wiecie, no jak będzie propozycja, że z Mamedem, no to wiecie, no ja biorę, tak? I tyle, tak? Ja nie mam do... Ja nigdy nie wybieram sobie przeciwników. No jak chciałbym, bo to byłoby coś pięknego w mojej karierze. A jeśli to nie będzie Mamed, no to po prostu następny pretendent, tak? Ja nigdy nie wybierałem sobie rywali, tak? No, biorę to, co daje mi KSW. Myślę, że jestem przez to dobrym, że tak powiem, pracownikiem, bo nigdy nie odwołałem żadnej walki, nigdy nie odwołałem jakiejś rywali, że za mocniej czy coś, tylko zawsze brałem wszystko, mimo że jakichś problemów zdrowotnych, tak samo zawsze walczyłem i się nigdy nie poddawałem, więc ja robię to, co mi KSW każe i to wszystko, nie? Ty jeszcze poza swoim świetnym stylem walki i wielkimi umiejętnościami dajesz się poznać jako osoba, która mocno wspiera jakby organizacje charytatywne, zwłaszcza no, z Michałem oddaliście pas na licytację, teraz ty też z Damianem, bo z tego co kojarzę, że swoje tam ciuchy z walki, tak, z podpisami oddajecie ciuchy, na licytację. Puchary z walki tak samo, rękawice, nie? No to i czy to cały będzie coś, i puchary. To będzie coś, co będziesz chciał kontynuować w kolejnych walkach? Tak, ale tak, żeby to była jakaś nowa inicjatywa, więc coś innego będę chciał się zawsze starać, wiecie. To było też takie zawsze moje marzenie, że jak będę trochę taki bardziej, powiedzmy, rozpoznawalny, że móc przez to pomagać też trochę ludziom, tak, no bo ja bardzo dziękuję swojemu życiu, że tym wszystkim aniołom i tak dalej, które mnie tu wspierają, że mogę walczyć, mogę to być w tym świecie jeszcze i się cieszyć tym wszystkim, bo miałem bardzo dużo ciężkich kontuzji wcześniej z kręgosłupem, że byłem poparaliżowany i było ze mną bardzo słabo, a że jeszcze, wiecie, mogę to robić, tak? I że walczę, jeszcze zdobywam tytuły, bronię pasy, więc to jest coś pięknego, więc dlatego chciałbym też pomagać jakimś innym ludziom, żeby im się po prostu żyło lepiej, tak? No fajnie, że jesteśmy trochę rozpoznawalni i możemy w jakiś taki sposób pomóc komuś, tak? Więc to jest właśnie coś pięknego, tak? No to jest tylko rzecz tak naprawdę, ten puchar i te rzeczy, tak? A komuś możesz pomóc i, nie wiem, zapłacić sobie rehabilitację, no więc to są ważniejsze rzeczy niż, kurde, jakieś rzeczy materialne. Ja w ogóle nie podchodzę do rzeczy materialnych jakoś mocno, nie ma to dla mnie znaczenia, nie? Już zmierzając do końca, jak cię to w sumie kilku fanów pyta, czy kilku, wielu fanów pyta gdzieś pod filmikami Bartosa, czy pod filmami twojego trenera, czy ty myślisz w ogóle o założeniu swojego kanału na YouTubie, no bo wydaje mi się, że jakby, że w tym oktoposowym uniwersum ty się bardzo, bardzo dobrze wpasowujesz między nich i ja sam chciałbym po prostu zobaczyć twoje materiały też. No, już wiele razy słyszałem to właśnie, ale wiecie, to też jest dużo pracy trzeba włożyć, tak naprawdę, żeby dobrze na YouTube działać, no to z jeden filmik w tygodniu trzeba dać. A wiecie, ja no też tak nie mam aż tyle czasu tak naprawdę, żeby tworzyć tyle materiałów nowych, bo no wiecie, ja wolę zająć się swoim synem, po pierwsze rodziną i to jest dla mnie najważniejsze. Ja też mam dużo zajęć poza, że tak powiem, życiem poza MMA, czyli że prowadzę treningi też personalne, no i zajmuję się synem, zajmuję się jego zapasami, chodzę z nim na treningi tak samo, wiesz, no mam dużo innych rzeczy, no chłopaki, wiesz, od nas to nie mają dzieci, tylko mogą zajmować się tym przede wszystkim, a ja mam też bardzo dużo spraw poza, nie? Więc to jest takie trochę dla mnie, jakby to powiedzieć, no może trudne do zrealizowania, że tak powiem, nie? No bo jednak to na YouTube też trzeba dodawać to regularnie i jakieś fajne treści, więc by trzeba się też do tego poświęcić, nie? Ale myślę, że mam dużo głupich pomysłów, więc fajnie by się to sprzedawało, nie? Ale myślę, że nie zrobię tego, raczej będę czasami tutaj u Bartosa się pojawię, coś tam u Pepła, coś tam na KSW, więc raczej chyba tak to zostanie, nie? No, nie mam niestety czasu na takie YouTube, bo to trzeba... Mówię, ja do wszystkiego podchodzę profesjonalnie i do każdej rzeczy muszę podejść profesjonalnie, a nie na pół gwizdka. Okej, Paweł, z mojej strony to już będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas. Okej, bardzo dziękuję za rozmowę i no oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają nas i wszystkich kibiców, którzy mi też dobrze życzą. No i co? No i szykujemy się na Piotrka.
Dam siebie wszystko, zobaczymy, kto jest najlepszy w Polsce. Już się nie mogę doczekać.